Okej, ostatnio pytaliście na ROP-ie, jak wsparcia opory się rysują, więc tutaj zaznaczyliśmy, pokazuję jak wsparcia opory, czy powinniście już wiedzieć, przynajmniej ci, którzy są na kursie, pozdrawiam. Osoby, które nie są na kursie albo dołączą w przyszłości, tutaj do ćwiczeń dołączyliśmy Forex Tester. To jest narzędzie, gdzie jak tutaj kliknę play, to zaczyna lecieć wykres, możemy przyspieszyć tutaj jego... O, speed możemy przyspieszyć. Przyspieszam speed tego wykresu i zobaczcie, możemy ćwiczyć na bieżąco, jak wsparcie opory się rysują, dlaczego się wybija i gdzie wchodzić w pozycję. Także to są takie części kursu już bardziej zamkniętego. Będziemy ćwiczyli tutaj pozycję, ja klikam pause. Także pauzuje ten wykres, on się zatrzymuje. Oczywiście możemy go nieco spowolnić, natomiast tak, żeby leciał nieco wolniej. Zobacz, teraz można spokojniej sytuację podjąć, omówić. Natomiast odnośnie konkursu, odbywa się konkurs. Kliknij w linku poniżej. Konkurs, który mówi o tym, jak możesz wygrać kurs, czy odebrać kurs o wartości 10 500 zł, czyli kurs VIP-owski pełny mentoringowy 3-miesięczny, właściwie całoroczny. Poniżej kliknij dołącz do zabawy i odpowiedz w komentarzu, dlaczego akurat ty mógłbyś, czy powinieneś wygrać taki kurs, czy to zmieniłoby twoją sytuację, czy może właśnie zająłbyś się tradingiem tylko, czy odebrał jakieś pieniądze dzięki zarabianiu w sposób niezależny, czy co byś zrobił z czasem wolnym. Coś konstruktywnego, dlaczego ty właśnie miałbyś odebrać ten kurs. A ja was pozdrawiam serdecznie. Słyszymy się na wykresach. Dzisiaj będziemy ćwiczyli na zajęciach otwartych, zajęciach zamkniętych też już w kursie mentoringowym, gdzie ćwiczycie na co dzień. Większość osób tutaj bardzo konstruktywnie postuje w mentoringu Forex jest Trader trady, kwestie techniczne, do czego zachęcam, żebyście wklejali screeny, pytania do nas. Jak trzeba, tak? To pytali jasne na czacie i w innych miejscach. Także pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Dołącz w linku poniżej do zabawy, do konkursu. Odpowiedz na krótkie pytanie, które zadałem i słyszymy się wkrótce na zajęciach. Trzymaj się, hej!